Dobry wieczór. Kolejny materiał, kolejne demo. Forest Quartet. Mads and Friends, więc tak, jazzowa gra, w której wcielamy się w zmarłą śpiewaczkę, jeśli dobrze rozumiem. To jest oczywiście kandydat do programu Pegasus, gdzie oglądamy gry artystyczne. 1580 MB, ale po artystach nie ma co wymagać. 1580. Zobaczmy. Spodziewamy się wspaniałych doznań dźwiękowych. Tak, dyniowe latte proszę przygotować. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Aha, nie, już jest, tylko kto by tam myślał. Wow, dawno nie widziałem tego menuska, to znany silnik popularny. Grafikę damy na high. Monitor wybierzemy 1. Input lag jest. Super. Fajne, fajne. Proszę, proszę. Spójrzcie, jakie piękne. Her til aften bringer jeg en særlig og sørgelig meddelelse. Bandet The Forest Quartet har mistet deres sangerinde og saxofonist Nina. Det er nu en uge siden hun gik bort efter en lang kamp mod en sjælden sygdom. The Forest Quartet er et meget mystisk jazzband, som efter sigende bor dybt inde i det mørkeste af en uberørt skov. De har tidligere fortalt mig, at en vigtig inspirationskilde ligger gemt derinde, hvor træerne står allertættest. Bandet har valgt at afholde en afskedskoncert for Nina, og dermed give hendes fans en mulighed for at sige farvel. Koncerten finder sted om 3 dage på bandets egen helt unikke skovscene. Jaki to jest język? Volvo, nie? Personligt gør det mig meget ondt, at Nina ikke længere er her til at fylde vores hjerter med hendes smukke stemme. Mine bønner går ud til de resterende bandmedlemmer. Jeg håber, Esperanto, dziękuję. Og stadig kan finde jeres egen fantastiske musikalske gnist. To jest albo Volvo język, albo właśnie duński, no, niemożliwe, tak? Albo śląski. Oj, więc tak. Napisane jest to sensownie, tak? Uwaga. Kiedy pożegnałeś babcię na cmentarzu? Babcia. Aha, niespodzianka. Ale ja nie mam joypada, momencik. Dobra, na wsadzie działa na szczęście. Oj. To jest myszka, jakby dla bezpieczeństwa. Okej, niech zgadnę. Który to będzie przycisk? Spacja? Oho. O, ty. Ja zakładam, że o to chodziło, żeby pstrygać palcami. Ty, ładne oświetlenie. W sensie jest proste, dynamiczne, ale jest. Nie to co w Bloodborne. No. Tak, kiedy pstrykam, latarnie się zapalają. Mhm. Aha, super. Nie ma opcji w ogóle, escape nie działa, z wielkich ciekawostek. Okej, Duńczycy, mówi Spaduwa, że zrobili grę. Dobra, na drodze wyjątku podepniemy pada, okej? Niech będzie. Że nie ma escape'a na padzie, to prawda. Za escape'a na padzie robi ten select dawny. Podpiąłem pada. O kurde. I co? W sumie spoko. Muszę przydać, sorry, myszek tutaj sobie łazi. Jest gołębie. Haha. Okej. To jest fajne. To jest fajne. Ładne są te efekty, zwłaszcza które idą po tych. Zacznijmy od fortepianu Chopina, uwaga. Czy to jest duński? Duńska Eternal Sonata? Te efekty są spoko. Oni chyba chcą to wydać na konsolę, więc tak na PC dali to demo tak na odwal się, żeby gruby coś miał. Ty, ładne. Nie wiem, czy to są grzyby. Okej. To jest jedna z lepszych produkcji, jakie graliśmy, muszę przyznać. Pa. Jak tam IQ? Ja znam się na muzyce, więc nie wiem, o co chodzi. So, are you less depressed in the woods? Okay. First of all, I've never been depressed. But if we were to pretend that I'd been depressed in the city, which I was not, well then compared to my level of depression in the woods, if we say that in the city I was like not depressed at all, maybe 0, okay, maybe 1 on a scale to 10, then in the woods I'm like -7. I'm not depressed at all. The opposite of that. Okay, I'm lost. Okay, the important thing is that you are not depressed. To jest wysokiej jakości Pegasus. Tylko nie wiem, czy jestem na niego gotowy. Zakładam, że gra chce, żebym coś zabrał to i przyniósł, ale... Czy mogę teraz to już zabrać? Nie, to niestety działa jak... Dobra, pa. Chodź ze mną. Tetrahedronie od 7 boleści. Czy będziesz współgrał? Ty, ja myślałem, że trzeba chodzić. Czujesz jak w tej grze o szachach wczoraj. Jak to ma współgrać? Nie wiem, mi się wydaje, że to jest błąd, że szukamy logiki w tym. To zrobili artyści. Ale jest dobre, pod każdym względem. No, pad mi się odpiął, tak. No, tutaj zagadka. Hej, hej, hej. Że niech zacznie śpiewać lelelej i Polacy to kupią. I uwaga, wkraczamy w wyższą gęstość? Nie. Wczoraj miałem 6 Pawełków w grze. Dobrze mówię, więcej. W sumie z 8. Tak a propos. Czy mam wejść w tą czarną dziurę? To jest jedna z najlepszych gier artystycznych, jakie graliśmy teraz. Jest spoko gameplayowo. Bo do tej pory to była ta upośledzona gra o tych muzykach narysowanych, była smutna. To jest fajne, to jest naprawdę fajne. Czy możemy wejść na dach? I ma dynamiczne oświetlenie, prawda? Niech w sobie w to ten Kutaragi, czy jak się nazywa, pogra do Demon Soulsów, ponieważ w Elden Ringu też nie będzie ładnego oświetlenia. Najgorsze, że mogłam czegoś tam nie zrobić ważnego. Plus, nie było dużo wielu gier o duchach, nie? Gdzie była jakaś ostatnia gra, gdzie wcieliśmy w zmarłych? O. Patrzcie, no w ogóle nie musi oddychać teraz. Też przestała już. Ciekawe, że po tym można zagrać w Mysta i... Tu jest coś na inteligencję. Nie wiem, czy jestem godzien to... Czy jestem godzien to ogarnąć, bo widzę, że tak średnio. A. Że muszę dobrać odpowiednią częstotliwość, tak. To jest przyjemne, naprawdę, to wysoko będę punktował. Ładne, lata się babą. To jest naprawdę... Co, to już tyle? Czy mam Far Cry'a? Nie. Mogę poświęcić 70 zł, jeśli chcecie zobaczyć, jaka to jest kupa, ten Far Cry. Wszystkie... Nina does lyrics. Well, Kirk is the composer of all the music. And you guys are my inspiration. We're your muses? Exactly. We wouldn't be here if it wasn't for Kirk. Agreed. I think that could be said for all four of us. Szkoda pieniędzy. Też mi się wydaje, że trzeba szanować pieniądze. To jest fajne. Jeszcze tylko odpowiednie środki i... Najgorsze jest to, że nie wiadomo kompletnie co robić. Żeby opłakanie. Właśnie ta gra nie jest taka tania, jak to nie jest gra Cage'a, tak? Te teksty są spoko, to nie jest, o nie, babcia nie żyje. Jak tu smutno, piesek płacze, kotek płacze, dzieci płaczą. I tyle, tylko spoko, podoba mi się. Kompletnie nie wiadomo o co chodzi, ale pewnie o to chodzi. Domyśl się. Jason, Boże. Tu się coś stało, to. Podejrzewam, że to trzeba zakręcić teraz tym, tak? Albo zabrać to i Czy ty idziesz z nami? Czy ty pasujesz do tego? Jest symbol oczka. Że gra jest otwarta... O, Hwang ładnie to ujął. Że jest otwarta na interpretację. To jest bardzo ładnie powiedziane. Podoba mi się to. Będę to używał w swoich recenzjach. Dziękuję. Super. Już widzę jak ten... To jest bardzo dobre sformułowanie. O, ty, tak można powiedzieć o wszystkim. Że jest otwarte na interpretację. Okay, będzie pasowało tutaj? Nie. Tu? Tam coś... Uwaga. Czy to ty? Jezu, ludzie. Rozwiązujemy trudne zagadki. Rodem z hipsterskich przygodówek. I to jest dobre, to jest taka, no... To jest ten nurt tych przygodówek point and click troszeczkę. Gier z księżycową logiką, tylko tutaj ta logika jest uzasadniona, bo... Nie jest do końca zbadane, co się dzieje po śmierci. Znaczy, wiadomo, no gdzie się robaki cię jedzą, tak? Ale... Jest koncepcja tego, że umysł gdzieś tam trwa. To jest hipsteriada na maksa, nie wiem. Czy gry moralnego nie... I haven't heard anything from Sebastian. Kto to może być? It's only about 2 days left before we're supposed to play this farewell concert. I'm thinking about canceling. Listen, I can't play without her. To jest spoko. Jan Brzechwa, dziękuję. Czyli dowiadujemy się historię, tak? Będzie koncert pożegnalny. To jest fajne. Ile to spędzimy czasu? 17 minut. 17 minut i nie mam kaca moralnego. To jest absolutnie, mogę sobie tak spędzać czas. Latasz sobie... O! I ej! Gra dowiedziała się, że ha, Makuła, nudzisz się frajerzy, zaczniesz zaraz wyzywać. Więc tak, przetestowane. Na końcu pewnie będzie trzeba zbierać pieniądze tym duchem dla księdza w Polsce. Nie? 2000 zł za pogrzeb. To było super. Dziękuję, bardzo fajne. Mówię szczerze, bardzo mi się to podobało, nawet pomimo wysokiego rozmiaru. Ciach.